Zjedzenie surowych warzyw może nie wywołać żadnych skutków, ale mogą też pojawić się afty, pleśniawki i grzybice, które spowodują, że kolejna dawka chemii zostanie przełożona na inny termin, a to z kolei może przesunąć w czasie całe leczenie i spowodować, zmniejszyć jego skuteczność. Produkty, które zawierają dużo cukru, są zakazane ze względu na to, że sprzyjają rozwojowi grzybic. Jeżeli są pewne problemy w trakcie tego żywienia, a które właśnie się zdarzają u pacjentów, to może to mieć wpływ na całe leczenie, może wydłużyć okres rekonwalescencji. W moim przypadku po zakończonej chemii pierwsze 2 dni były zawsze najtrudniejsze. Wtedy pojawiają się trudności, wymioty, nie ma się ochoty na nic. Wszystkie produkty, które do tej pory smakowały, teraz nie smakują, teraz nie możemy na nie patrzeć. Jest to bardzo trudny czas. Pacjenci nie zawsze wiedzą i nie zawsze otrzymują dokładną informację na temat żywienia i w wyniku tego niekoniecznie to żywienie jest optymalne, co skutkuje tym, że mogą pojawiać się pewne powikłania, które mogą summarum mieć wpływ na leczenie.